Witam serdecznie, z tej strony Transdimensional. Powracamy do Long War 2, moda do gry XCOM 2. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy naszą przygodę. Zgodnie z linią fabuły odbiliśmy samych siebie, albowiem my jesteśmy dowódcą, my wcielamy się w postać dowódcy, zarządzamy tym oto statkiem przejętym od obcych i naszym zadaniem jest wyzwolić ludzkość spod okupacji obcych. Zobaczmy, z kim będziemy pracować i czym powinniśmy się zająć. Impressive, isn't it? Capable of generating immense power. You're completely harmless to human life. Rozumiem. Mamy tylko napisy. Nie mamy dublingu. Nie wiem, czy jesteście w stanie przeczytać te podpisy. W każdym bądź razie przemawia do nas główny oficer naukowy, który będzie z nami właśnie za każdym razem, gdy dokonamy jakiegoś przełomu, opowie nam i wyjaśni, cóż ten przełom dla nas znaczy. Dowiadujemy się również, że mieliśmy w naszej głowie wszczepiony chip, który został nam wyciągnięty. I będzie to jednym z kluczowych zagadnień, które pozwoli nam zrozumieć intencje Adwentu, czyli sił kolaborujących z obcymi, jeżeli można tak to ująć. Were you to direct additional support personnel and resources to me, I could substantially improve the speed of all our research. Tak. Standardowa gadka. Jeżeli zapewnimy mu ludzi i zasoby, będzie w stanie pracować szybciej. Nowe badania. Zobaczmy, co możemy przebadać. Łączność ruchu Apollo. Dobrze. Zajmie się tym badaniem. Tak, dziękuję. Nie musisz już bardziej tego nam wyjaśniać. I oto Shen. Córka Shena, którego znamy z XCOM-a poprzedniego. I jak widać, w rodzinie zostają umiejętności techniczne, ponieważ Shen wcześniej również był naszym naczelnym inżynierem. Lily Shen, chief engineer at your service. You were probably expecting to see my father. In all that's happened, niestety właśnie osoba, którą znamy, nie żyje, ale pomogła właśnie naprawić ten okręt. No i znów to samo. Gadka, im więcej zasobów im dostarczymy, tym lepszych efektów możemy się spodziewać. Bardzo miło mi również Cię poznać, Shen. Zajrzyjmy jeszcze. W kwaterze dowódcy zostanie odegrany filmik, w którym zostaniemy poinformowani o tym, że jesteśmy dowódcą, zostaliśmy odbici i musimy wyzwolić całą ludzkość. Ha. Zadanie na jedno popołudnie. Commander, Central. Good to see you on your feet again. Welcome to the bridge, the nerve center of our operation. No dobrze. Mostek. The aliens have our entire world in their grip. Advent controls everything. Government, communications, industry, not to mention the military. Oczywiście, tak jak właśnie mówiłem, musimy odbić cały świat, dysponując garstką żołnierzy i jednym podniszczonym, przejętym od obcych, przestarzałym okrętem. Bułka z masłem. Czarny rynek nas na razie nie interesuje. Ważna mechanika z Long War. Tak, Central. Dziękuję. Nie potrzebuję twoich dalszych wyjaśnień.
Moi drodzy, jeżeli chodzi o Long War 2, jeżeli graliście w XCOM'a 2, zdajcie sobie sprawę, że możemy przyjmować rejony, za ich kontrolowanie dostajemy jakąś pulę zasobów, za zbudowanie przekaźnika ta ilość zasobów się zwiększy. Otóż Long War 2 postarał się z doprecyzowaniem tych abstrakcyjnych centrów ruchu oporu. Otóż od tej pory mamy bezpośrednią kontrolę nad tym, co każda z osób w Haven, w tym bezpiecznym miejscu, robi. Możemy nakazać im zbierać zasoby, rekrutować nowych członków lub zdobywać informacje wywiadowcze na temat posunięć obcych. Obecnie w Long War 2 jedynym właściwie sposobem na uzyskanie misji jest wywiad. Tym samym na samym początku będziemy chcieli, aby wszyscy nasi ludzie pracowali nad wywiadem, a my będziemy chcieli dodatkowo przydzielić im jednego z naszych żołnierzy. Ale aby to zrobić, najpierw musimy wybrać, który żołnierz nie będzie dostępny dla nas na misji, a będzie zajmował się i bronił i doradzał osobom znajdującym się w tej bezpiecznej przestrzeni. Sądzę, że na początku zawsze najtrudniej jest użyć szturmowca, ponieważ bardzo łatwo wysłać go zbyt daleko i odkryć kolejne zgrupowania wroga. Tym samym szturmowiec będzie miał rozkaz udania się tutaj do kryjówki i przejęcia dowodzenia nad tymi członkami ruchu oporu, którzy bezpośrednio nam podlegają. Kolejną z mechanik jest możliwość skanowania. Tym razem nie skanujemy tylko w naszym centrum, ale możemy skanować w specyficznych lokacjach. Jeżeli skanujemy w takowych specyficznych lokacjach, zwiększamy szanse na odkrycie misji oraz zależnie od tego, jak dużo informacji na temat posunięć obcych mamy, zmienia się termin ważności misji. Termin ważności misji mówi, jak dużo czasu mamy na przygotowanie, wysłanie żołnierzy. Jest to istotne, ponieważ kolejną mechaniką Long War 2 jest konieczność... Moi drodzy, jest konieczność... zaplanowania misji w taki sposób, aby ta drużyna, którą wysyłamy, miała wystarczająco czasu na zbadanie lokacji, przygotowanie się do ataku, przygotowanie do ataku w momencie, w którym obcy najmniej będą tego się spodziewać. Im więcej czasu poświęcimy, gdzie im więcej ludzi wysyłamy, tym więcej czasu bazowo potrzebujemy, tym dokładniej zapoznamy się z terenem misji, z siłami wroga i tak dalej. Możemy osiągnąć... infiltracja jest nam pokazywana w postępie procentowym. Po osiągnięciu 100% infiltracji wszystkie te bazowe informacje, które posiadamy, czyli aktywność obcych, ekstremalnie niski i czas na ewakuację, ta informacja też się gdzieś tutaj powinna znajdować, możliwa do wyciągnięcia przez nas, będą takie same jak podane. Ale my możemy zinfiltrować daną misję do maksymalnie 200%. Wówczas możemy uderzyć wtedy, kiedy przeciwnik najmniej się spodziewa i nawet przy założeniu, że na początku dostajemy informację, że tak naprawdę aktywność nie jest ekstremalnie niska, a po prostu niska, jeżeli zinfiltrujemy na 200%, najprawdopodobniej uda nam się zaatakować przeciwnika wówczas, gdy jego efektywna aktywność będzie ekstremalnie niska.
Jeżeli to, co mówię, nie ma dla was zbytniego sensu, nie przejmujcie się. Za bardzo. Będę starał się to jeszcze ukazać w praktyce. Niestety nie mamy Grenadiera, co będzie bardzo, bardzo, bardzo bolesne dla nas. Zastanawiam się. To jest jedna z misji, które nie da się ukończyć tak bezpośrednio w całości w ukryciu. Zazwyczaj. Zanim wyślę tych ludzi, chcę sprawdzić jedną rzecz. Jaki jest czas do ewakuacji? Ta informacja gdzieś tutaj powinna być, jeżeli dobrze pamiętam. Być może tłumaczenie ją gdzieś ukrywa. Ponieważ nie wiem, czy dobrze, czy źle zrobiłem, włączając właśnie tutaj polskie tłumaczenie. W końcu narrację prowadzę po polsku, więc wypadałoby, chociaż... najprawdopodobniej jestem zwyczajnie ślepy. No dobra, zatwierdź. I gdzieś tutaj, jestem tego święcie przekonany, powinna być informacja o tym, ile zajmie nam ewakuacja. Być może najpierw musimy wysłać tych ludzi? W każdym razie na pewno... Shinobi oraz Sniper. Nie polecam na tą misję. Na pewno chcemy mieć specjalistę, żeby zdalnie zdobyć dostęp do... Nie, to jest zniszcz przekaźnik. Mój błąd. Czyli mimo wszystko możemy chcieć mieć tutaj strzelca wyborowego. I sądzę, że taką drużynę wyślemy na tą misję. Czemu nie? Zaczniemy od zniszczenia przekaźnika obcych. Oczywiście misja nie rozpocznie się od razu. Najpierw będziemy czekali, aż nasi ludzie zinfiltrują tą przestrzeń i przygotują się do ataku. Although we have allies scattered in cities throughout the globe who are willing to share their knowledge of advanced operations. I widzimy tutaj typ misji, którą jest jeden z moich ulubionych typów misji. Naszym zadaniem teraz jest wysłanie żołnierzy w celu uratowania jednego członka ruchu oporu, który dołączy do naszego schronienia, oraz jednego żółtodzioba, jednego rekruta, który będzie dalej z nami na misję latał. Mamy 7 dni, tym samym możemy przygotować tak, wyślemy Shinobiego oraz wyślemy dwóch najbardziej przeciętnych rekrutów o przeciętnej zdolności do przemieszczania się. To jest specjalista, więc on nie. On... To będzie nasz technik, więc też nie. Co z tobą? Dobra. Ty jesteś przeciętna. I potrzebujemy jeszcze jednej przeciętnej osoby. Brytanii? Jesteś w miarę przeciętną osobą. A więc wyślemy taką drużynę. Jeżeli chodzi o wyposażenie, będziemy chcieli zapewnić naszym ludziom maksymalną mobilność, ponieważ w trakcie całej tej misji planujemy się ukrywać, nie planujemy walczyć z wrogiem. Long War daje nam
bardzo ciekawą możliwość zakończenia większości misji bez konieczności oddania strzału chociażby. Naszym zadaniem jest spełnić nasz cel i ewakuować się zaraz potem. Działamy właśnie niczym członkowie ruchu oporu, a nie jako regularna formacja bojowa, tak jak to było w XCOMie poprzednim. Tutaj szkodzimy gdzie możemy i natychmiast wycofujemy się. Jak widzicie, moi drodzy, nasi ludzie posiadają tylko i wyłącznie granaty błyskowe oraz granaty dymne. Dzięki dodatkowej modyfikacji, notabene posiadam mody oprócz Longwara dwójeczki, posiadam tylko i wyłącznie mody kosmetyczne. To są mody, które wyciągają informacje dostępne dla nas i tak, ale umieszczają je w sposób bardziej czytelny, przejrzysty i upraszczający całą procedurę. Tym samym mam na przykład mod, który pozwala nam za pomocą jednego kliknięcia uzyskać wszystkie przedmioty, które mają żołnierze, którzy nie są w tej drużynie aktualnie. Mam też kilka innych modów, o których będę mówił w trakcie. Ten mod, który widzicie tutaj, pokazujący statystyki żołnierzy, też jest bardzo, bardzo pomocny i fajny. Tak więc, Shinobi oraz dwójka żółtodziobów wyruszy na misję mającą na celu uzyskanie jednego nowego członka oporu i jednego nowego rekruta. Dostajecie pozwolenie na wyruszenie. I czekamy. Zakończyliśmy badania. Dowiedzieliśmy się teraz, w jaki sposób możemy nawiązać łączność z innymi komórkami ruchu oporu. Dowiedzmy się właśnie koncepcja utworzenia systemu łączności dzięki kilku przemyślnym rozwiązaniom jesteśmy w stanie uniknąć detekcji ze strony obcych i dzięki temu łączu jesteśmy w stanie komunikować się bezpiecznie z innymi komórkami ruchu oporu. Tak. Teraz możemy się zastanowić, jak nad takimi badaniami chcemy dalej popracować. Najprawdopodobniej chcielibyśmy móc zacząć używać tych części uzbrojenia, które to, moi drodzy, uzyskaliśmy już z martwych oponentów. Rzućmy okiem, jak wygląda nieciekawie to wygląda, przyznam wam szczerze. Najprawdopodobniej będziemy chcieli nawiązać kontakt z Nową Brazylią. Tylko... Ponieważ widzicie, co tutaj stoi, jaki tok myślenia stoi za tym. Kiedy najedziemy, widzimy, z jakimi innymi miejscami możemy się skontaktować. A więc Nowa Brazylia ma aż trzy nowe... otwiera przed nami aż trzy nowe prowincje. Dwie... wszystkie w Ameryce. Dwie w Ameryce Północnej, jedną w Południowej. I to będzie myślę. Niebawem tam się przemieścimy, ale najpierw chcemy zaczekać i poskanować jeszcze w tym rejonie, ponieważ bardzo potrzebujemy inżynierów. O 30 informacji, 3 dni. Hmm.
Możemy na tą misję wysłać jakiegoś przeciętnego Kowalskiego. Jeżeli mu się uda, to dobrze, jeżeli mu się nie uda, to żadna strata. Przeciętniak. Har Evans jest dość dobry właściwie. Ale nie będzie mi go żal praktycznie na żadnym stanowisku. Holly Edwards to już... wolałbym wybrać. Okej. Okay. Harry, masz... Jestem prawie pewien, że nie uda mu się to, co planujemy. Ponieważ on będzie musiał po pierwsze zakraść się tam, po drugie, wsiąść do pociągu, zabrać coś ze skrytki i ewakuować się. Ale istnieje malutka szansa, że mu się to uda. Szczególnie, że jest ekstremalnie niska aktywność. Być może, mimo wszystko się mu to uda. Tylko nadal nie dostaliśmy misji na inżynierię. Co jest dość niepokojące. Zaczekamy jeszcze dzień, po czym wyruszymy skanować dalej. Gra się zatrzymuje, ponieważ zniszczenie przekaźnika osiągnęło 100% infiltracji. Okazuje się, że tak, przy 100% infiltracji zostały nam jeszcze 2 dni i 21 godzin do konieczności rozpoczęcia misji. Gotowość przeciwnika ma status normalny, a ewakuacja zajmie nam 3 tury. Najprawdopodobniej będę chciał jeszcze poczekać z tym. Skanujemy jeszcze jeden dzień. Okej. Ja tu dubinkę dłużej. Nie pokazała się nowa misja, tym samym ważniejsze jest teraz nawiązanie kontaktu. Kiedy będziemy próbować nawiązać kontakt z nową komórką ruchu oporu? Ja, moi drodzy, podziękuję wam za uwagę w trakcie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym. Hej, hej!